Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaków. W ostatnim odcinku filetowaliśmy turbota ribę. Teraz pokażę Wam, jak ją usmażyć. Lecimy. Rozgrzewamy sobie bardzo mocno, ale to bardzo mocno patelnię. Musimy zobaczyć na patelni lekki dymek unoszący się. To oznacza, że jest idealna temperatura na patelni, żeby wsadzić naszą rybę. Pamiętajcie, żeby nawet po posoleniu po prostu ją osuszać. Wkładając rybę na olej, ryba musi być sucha. Filet, mięso musi być suchy, z tego względu, żeby się smażyła, ale się nie dusiła. Nie gotowała przez tą wodę, którą jeszcze masz sobie. Mamy lekki dym, dlatego pora na filet. Przytrzymujemy. Filet, już skóra nam się nie zmieni, nie zmieni nam kształtu. Będzie taka sama jak struktura, bo się przykleja. Natomiast za chwilę ją odkleimy, usmaży się. Będziemy ją bezpiecznie oderwać. Im ją lepiej osuszycie, tym łatwiej Wam się odklei. Przerzucam na drugą stronę. Fantastycznie. Rybę możemy zdjąć. Co robimy z takim filetem? Osuszamy, dokładnie osuszamy z każdej strony. Najlepiej jakbyście zostawili na papierze albo na ręczniku papierowym na całą noc. Taki filet wtedy idealnie się odsączy i nie będzie miał prawa, żeby nam przyklejał się do patelni podczas smażenia, gdyż woda powoduje to, że po prostu skóra będzie przyklejała się do patelni. W szczególności ma duże znaczenie rozgrzanie patelni, bo naprawdę to jest kluczowe. Taki filet oczywiście trafia na chwilę do pieca, do piekarnika nagrzanego do 200, od 180 do 200 stopni Celsjusza na dosłownie 5-6 minut, żeby fajnie skórka się przypiekła. Kolejnym sposobem jest grillowanie bez tłuszczu, bez żadnego tłuszczu. Dodajemy podczas smażenia na patelni dodajemy odrobinę, dwie łyżki oleju albo oliwy z oliwek, albo oliwy z pestek, winogron, jakiego tam oleju używacie, taki weźcie. Natomiast drugi. Również musimy go bardzo dobrze osuszyć, drugi filet, i sobie go zgrillujemy. Kolejny filet również solimy. Nagrzewamy patelnię grillową. Nagrzewamy tak, jak najbardziej, tylko można. Gdy patelnia dość mocno się rozgrzała, kładziemy filet, dociskając, by nie zmienił swojej struktury. Nie bójcie się, nie ma tu tłuszczu, nie jest to gorące. Zostawiamy na dosłownie 2-3 minutki. Niech się z jednej strony zrobi, przekręcimy go, będzie idealny. Pięknie. Kolejny filet po prostu rzucimy do piekarnika, doprawimy go i
nic, nie będziemy wcześniejsze obróbki, nie będziemy stosowali kolejnych obróbki. Po prostu rzucimy go do piekarnika, tylko go podsuszamy. Chodzimy o to, żeby się nie gotował, a piekł. Oczywiście możemy go doprawić na różne sposoby. Może być w ziołach, zróbmy go w ziołach prowansalskich. Mocno. Pięknie. Pieprz i sól. Pięknie. Taki filet trafia do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 10 minut. Potem czwartym sposobem, jaki Wam pokażę na zrobienie filetu albo ryby po prostu, będzie to ryba w cieście drożdżowym. Dlatego przejdźmy do zrobienia ciasta drożdżowego. Dobrze, moi drodzy, w pierwszej kolejności musimy zrobić roszczeń. Dodaję 20 g drożdży. Rozkruszam je. Łyżką cukru. Zaleję to 100 ml wody. Wymieszajmy. Nie nagrało się, ale wbiłem tutaj jedno jajko. Teraz je to zmiksujmy lekko. Wymieszajmy. W tym momencie dodaję mąki. Do momentu uzyskania konsystencji kwaśnej śmietany, czyli dość gęstej. Teraz dodaję pół łyżeczki soli. Kolejność jest tu bardzo, ale to bardzo ważna. Wsypię mi ziół, wsypcie jakie lubicie. Ja wsypię zioła prowansalskie. Dodam również pieprzu. Możecie użyć pieprzu cytrynowego, tymianku, super będzie się wszystko komponowało. Wymieszam. Teraz odczekajmy dosłownie 10 minut. Moi drodzy, po upływie 10 minut drożdże lekko zaczęły pracować. Dość luźna konsystencja, dlatego jeszcze dam odrobinę mąki, tak żeby zagęścić jeszcze bardziej to ciasto. Ciasto nie może być zbyt zbite, nie może być również zbyt płynne, bo inaczej się rozpłynie. Zobaczcie. Taką konsystencję, o taką nam chodzi. Wsypiemy sobie odrobinę mąki i obtaczamy w niej rybę. Chcemy, żeby całe ciasto się trzymało ryby, dlatego obsypałem ją mąką. Dokładnie, wszędzie, żeby wszystko fajnie przylegało. Soliliśmy ciasto, doprowadziliśmy je, dlatego ciasto będzie naszym głównym smakiem. Więc zabieramy się za obtoczenie ryby. Taki obtoczony filet trafia na blachę z papierem, z pergaminem. Słuchajcie, taką rybkę w cieście wstawiam do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. I będzie gotowa. Będzie przepyszne. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Moi drodzy, tak właśnie wyglądała czwarta propozycja podania ryby. Obróbki ryby. Mam nadzieję, że Wam wszystkie się podobały. Jeśli podobały, zostawcie lajka na zasięgu. Możecie również subskrypcję, nacisnąć na czerwony guzik. Jeśli zrobi się szary, będzie idealnie zostawić dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A po więcej już niedługo, trzymajcie się. Hej!